kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, zarówno tych stałych subskrybentów serdecznie pozdrawiam, jak i tych nowych, którzy dopiero wpadli. I słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie taki specjalny, bowiem aura sprzyja zawieraniu nowych znajomości i oczywiście wychodzeniu na zewnątrz, a to do knajpki, a to do restauracji, a to gdzieś indziej. I poznajemy dużo nowych ludzi, mam nadzieję, że tak jest w Waszym życiu. I łączy się to ze specjalną okazją, a mianowicie pójściem na randkę. Dzisiejszy odcinek będzie właśnie taki, kiedy wybieramy się na randkę naszych marzeń i jakie zapachy tu najbardziej by się, że tak powiem, sprawdziły na tą właśnie super kolację, czy nawet super spotkanie. W intro dzisiejszy odcinek będzie specjalny, słuchajcie, więc zostańcie ze mną, a mianowicie o zapachach na randkę. Wiadomo, że tak jak wspomniałam tutaj, okres jest taki właśnie typowo majowo-czerwcowy czy lipcowy, sprzyjający romansom tutaj i słuchajcie, poznawaniu nowych ludzi, więc czemu nie? Myślę, że taki odcinek jest na czasie i ja sobie marzyłam, żeby właśnie taki odcinek dla Was zrobić i przygotowałam tu zapachy. Na pewno niektóre z Was będą oczekiwać tych zapachów, więc koniecznie zobaczcie całą tą dziesiątkę, bo chyba przygotowałam tu aż 10 zapachów, także serdecznie Was zapraszam i zaczynamy. Jesteśmy w różnym nastroju, w zasadzie jesteśmy podekscytowane, jeżeli jest to randka w ciemno, czy taka zorganizowana przez kogoś, to też jesteśmy trochę przestraszone, ale słuchajcie, wiadomo, że w takim nastroju, jaki jesteśmy, to bardzo sprzyja wybieraniu i dozowaniu perfum. I słuchajcie, ja sobie tak patrzę tutaj na różne klasyfikacje tych perfum i zależności też od naszej tutaj osobowości. Wybieramy albo klasyki, albo tutaj bardzo świeże, albo bardzo kobiece zapachy, albo takie super sexy, czy bardzo romantyczne. I taki odcinek dzisiaj będzie w zasadzie o perfumach takich z każdej, jakby tutaj, z każdej półki. I słuchajcie, pierwszą dziedziną, którą bym chciała się zająć, to na taką gorącą randkę. I tutaj z takimi właśnie zapachami, ja bym chciała spicy, takimi sultry, czyli takimi właśnie bardzo zmysłowymi, bardzo gorącymi i bardzo bym powiedziała pożądanymi perfumami, które przykuwają bardzo uwagę mężczyzn, to należy do nich Victor & Rolf Flower Bomb. Słuchajcie, ja mam tu trochę inną odsłonę, właśnie blond, i spokojnie bym zaklasyfikowała, słuchajcie, Jimmy Choo. Jimmy Choo jest to taka odsłona, słuchajcie, że nie sposób się oprzeć. I tu wracając właśnie do Flower Bomb, jest to taki zapach, który, słuchajcie, ma ten kwiat pomarańczy, ma ten jaśmin i dla mnie jest zapachem taki gourmand też, czyli generalnie takim apetycznym bardzo. I on, słuchajcie, nie ma chyba mężczyzny ani kobiety, który nie zwróciłby na ten zapach uwagi. Ten zapach jest bardzo specyficzny, bardzo zmysłowy, bym powiedziała, kojarzący się właśnie z takim wyjściem gdzieś wieczornym na randkę w wymarzonym jakby towarzystwie. I słuchajcie, przyciąga tutaj zmysły nie tylko z płci przeciwnej, bo jest to zapach, który naprawdę, słuchajcie, jest słodki, ale jest też kwiatowy i nie jest taki, słuchajcie, bardzo duszny. On jest naprawdę bardzo, bardzo zmysłowy i bym powiedziała, przez tą soczystość i właśnie, ja tutaj sobie wącham, przypominając moje pierwsze skojarzenia, słuchajcie, przez tą właśnie taką nietypową słodkość naprawdę jest takim wabikiem i on nie będzie na tej randce jakby, on będzie dominował, natomiast nie będzie tak nieprzyjemnie dominował jak niektóre takie arabskie zapachy, czy bardzo, bardzo korzenne. Słuchajcie, także Wam gorąco polecam. Na pewno randka będzie bardzo udana i tutaj, jak wspomniałam, takim zmysłowym zapachem jest też Jimmy Choo. Dlaczego Jimmy Choo? Jimmy Choo, słuchajcie, jest na pozór bardzo niewinny, bardzo kobiecy, ale jest w nim właśnie ta niesamowita zmysłowość, która daje się we znaki. Ja sobie tu przypomnę właśnie też, co jest w środeczku tego zapachu.
bo powiem Wam, że zapominam. Więc jest tutaj gruszka, jest znowu ten kwiat pomarańczy, ta mandarynka i słuchajcie, orchidea z taką nutką toffee, czyli znowu jest gourmand, ale powiem Wam w porównaniu na przykład tutaj z Flower Balm, na pewno on jest bardziej rześki, taki iskrzący w porównaniu właśnie z Flower Balm, ale one się obydwa bardzo ładnie wpasują właśnie w taką zmysłową, oczekiwaną, pożądaną randkę, która może skończyć się śniadaniem też, a więc gorąco Wam polecam, one na pewno Was nie zawiodą. Jeśli chodzi o takie zapachy właśnie, które chcecie, żeby były bardzo mega, wiązały się z pożądaniem i taką mega, mega wybuchową zmysłowością, słuchajcie, to ja tu mam na oku dwa zapachy. Pierwszy, który znajdziecie wielokrotnie w moich tutaj rankingach, ja mam to wersję limitowaną, mianowicie to jest Good Girl Karoliny Herrery i słuchajcie, w związku z tym, że ona ma specyficzne kawowe, takie migdałowe i jest tu bardzo zmysłowy jaśmin sambak z drzewem tutaj, przepraszam, z kwiatem pomarańczy i z tą bułgarską różą, taką piękną, rozkwitającą, bardzo pożądaną, słuchajcie, plus wanila i to wykwintne, kaszmirowe drzewo z piżmem i oczywiście z drzewem sandałowym, to będzie zapach, zresztą spójrzcie na tą buteleczkę, od razu możecie ocenić, do kogo on pasuje, jak on będzie się prezentował, bo jest to zapach bardzo zmysłowy, bardzo sexy, bardzo sensualny, słuchajcie, i jest to taki wabik, ale ja bym powiedziała, że jest to na taką gorącą noc, kiedy na przykład idziecie gdzieś potańczyć też i na pewno wiecie, że jesteście zainteresowane tym mężczyzną i mężczyźni bardzo dobrze odbierają. Ja widziałam różne rankingi tych perfum i te perfumy naprawdę zbierają bardzo dobre opinie. Ja polecam dla kobiet bardzo dynamicznych, bym powiedziała takich jakby emanujących zmysłowością, bo one są dość silne. Słuchajcie, ja je nie mogę codziennie nosić i bym nie mogła na niektóre randki nosić, ale polecam właśnie osobom takim bardzo dynamicznym, bardzo nieokiełznanym, bym powiedziała, bo one się świetnie sprawdzą i właśnie mają taką aurę, taki wabik sensualny. No i tutaj pokażę Wam też perfumy, które nigdy nie pokazywałam. Słuchajcie, ja je sobie kupiłam niedawno, nie zaprezentowałam, słuchajcie, jeszcze Wam w żadnej odsłonie, no ale dzisiaj się pokażę, bo to są kolejne jakby perfumy właśnie takie bardzo zmysłowe, sexy. Słuchajcie, tak jak je Michael Kors opisywał, bo one się nazywają, nie zaprezentowałam Wam w takim pięknym tutaj flakoniku, Sexy Ruby czy Ruby. One były odkryte w 2017. Tutaj jest brzoskwinia, słuchajcie, malina, płatki róży, bardzo zmysłowe płatki róży. Jest też znowu jaśmin sambak, bo ten jaśmin sambak, słuchajcie, zawsze kojarzy się bardzo zmysłowo, bardzo sensualnie. I jest znowu drzewo kaszmirowe, czyli podobnie jak tu w Karolinie Herrera, ale te wszystkie amerykańskie chyba odsłony mają to do siebie, że one zbierają właśnie takie nuty. Nie wiem, z czego to wynika, no ale zauważyłam w paru już perfumach. I słuchajcie, one są bardzo łączone. Zobaczcie nawet ten kryształ, ten charakterystyczny kształt butelki, że one będą tutaj przywoływać takie gorącą noc, pożądanie, sensualność, bardzo taki wigor, bym powiedziała. Ja tu nie czuję tych nut kompletnie owocowych. One są bardzo, bardzo, bym powiedziała, bogate, drzewne, korzenne dla osób bardzo silnych, zarówno może emocjonalnie. Mam tu, jeśli ktoś się interesuje horoskopami, to mam tu jakby na myśli ludzi z podznaku Skorpiona, bo oni właśnie są tacy tętniący życiem, lubiącym jakby dynamizm, tą sensualność i tą całą otoczkę taką, którą nie da się jednoznacznie określić. Także jak najbardziej bym polecała te perfumy. Kto jeszcze ich nie spróbował, to polecam, ale tak jak mówię, one są dość silne. Nie dajcie się zwieść tym pierwszym akordom owocowym, właśnie takich oczekujących, takiej niewinnej, bardzo jakby romantycznej aury. Polecam tutaj na pewno Daisy, wszystkie Daisy marka Jacobsa. Ja tu mam wersję Kiss, bo one są właśnie
właśnie takie owocowe, niewinne, bardzo kobiece, bardzo dziewczęce, bym powiedziała też, właśnie z tu z gardenią, jaśminem, czy takimi nutami właśnie truskawkowo-owocowymi i tutaj jest zawsze też grejpfrucik, więc on dodaje takiej, ja bym powiedziała, takiej właśnie niewinności, takiego szczebiotania, takich pierwszych lotów, jeśli chodzi na randkę i polecałabym też dla takich dziewczyn bardzo, bardzo młodych, które są bardzo dynamiczne, ale takie trochę czpiotki, bym powiedziała. A te zapachy zawsze się sprawdzą, one są właśnie niesamowicie energizujące i takie, bym powiedziała, mega, mega niewinne i świeże, bo ta świeżość jest nieprzytłaczająca i od razu czujemy się w bardzo dobrym nastroju. I ja bym tu też wspomniała o takich perfumach, ja myślę, mało popularnych, ale ja naprawdę, słuchajcie, jeżeli ktoś ma możliwość powąchania Magnoli wersji Beautiful z nowej serii Estee Lauder, to serdecznie zapraszam. Słuchajcie, to połączenie tej rzeźki zaraz ściętej tutaj magnoli z tą chińską magnolią, naprawdę jest mega upajający, ta słoneczna gardenia jest przepiękna i słuchajcie, to piżmo tutaj i te nuty takie bardzo rzeźkie są bardzo, bardzo sensualne, ale też taką niewinną, taką pierwszy urok zakochania, pierwszej randki, kiedy jesteśmy ku sobie, ale dopiero jakby się nawzajem poznajemy, także serdecznie polecam te dwa zapachy, dlatego że one są właśnie takie niewinne, z pozoru niewinne, ale prowadzą gdzieś dalej i zostawiają taką przemiłą, super jakby romantyczną otoczkę właśnie całego tego randkowego. Wspomnieć też tutaj o Chanel wersji Ovive. Słuchajcie, to jest, ja zrobiłam specjalną odsłonę tych perfum. Zapraszam Was serdecznie, kto jeszcze nie obejrzał tę ferię życia, to właśnie tą rzeźkość, tą kobiecość. Ja sobie tutaj, pozwolicie, że przyjkam się na wizji. To jest niesamowity zapach właśnie na taką energetyczną, ale randkę. Może pierwszy raz kogoś właśnie widzimy, chcemy zrobić dobre wrażenie, jednocześnie dodaje takiej świeżości, dynamizmu, ale mega kobiecości i takiej aury dynamicznej też bym powiedziała. Także też bym Wam serdecznie polecała te perfumy, bo się nie zawiedziecie. To są takie perfumy moje drugiej szansy. Ja zrobiłam też taki odcinek właśnie drugiej szansy, bo niekoniecznie polubiliśmy się pierwszym razem, ale gwarantuję Wam, że teraz na taką aurę, jeśli chcecie zwrócić na siebie uwagę, ale chcecie jakby zwrócić oczy, wszystkich oczy na Was, ale nie być takim drapieżną, jakby drapieżną osobą, to polecam, bo one naprawdę dają taki niesamowity wigor, taką zmysłowość kobiety zmieszaną z niewinnością, która naprawdę jest mega wibrująca. I myślę, że sprzyja też takim super rozmowom, że ta rozmowa się na pewno klei. Słuchajcie, ostatnia jakby taka rodzinka. Ja nie mogłabym nie wspomnieć o zapachu, oczywiście Miss Dior. Tu mam Absolutely Blooming. Ja bym, jeżeli chcecie trochę rzeźką, bardziej energizującą i niewinną odsłonę, to bym proponowała tutaj wersję Miss Dior z tą Blooming Bouquet, którą ja osobiście bardzo polecam, bo ona daje taki wigor, to jest dla kobiety, która wie, czego chce, ale jednocześnie jest niewinna, flirciarska i właśnie lubi taki urok właśnie flirtowania i tych pierwszych kotów zapłotów, ale jeżeli bardzo chcecie taką sensualną, ale jednocześnie bardzo kobiecą wersję, to polecam tutaj Miss Dior Absolutely Blooming, która jest szampańska, taka sparkly, taka sprzyjająca dobremu towarzystwu, dobrej zabawie i właśnie świetnej randce. Próbuję sobie ją tutaj, słuchajcie, otworzyć, żeby przypomnieć. I ona jest bardzo też taka słodka, więc generalnie przyciągająca, jest takim wabikiem właśnie dla mężczyzn i na pewno możecie oczekiwać po niej drugiej randki, bo jest to niesamowita odsłona, słuchajcie. Ale ja Was też zapraszam, przy okazji będzie taki film z nową odsłoną mojego super zapachu Diora, także tu Was przy okazji zapraszam. No i słuchajcie, mój ukochany zapach w
premier z Gucci. Naprawdę piękna, sensualna, zmysłowa, gorąca odsłona, dynamiczność. Same takie walory właśnie kobiety, która wie, czego chce, jest bardzo pożądana. Może tutaj też wybierać mężczyznę, ja bym tak powiedziała, ale zapewniam Was, że jest świetnym wabikiem. Jest to taką bogatą randkę właśnie z szampanem, słuchajcie, z prosecco, z jakimiś truflami czy kawiorem. Ja uwielbiam ten zapach. Zostawiam go sobie na specjalne okazje, ale generalnie on jest przecudny balans między słodkością, takim kobiecością, taką świeżością, ale generalnie on jest dość silnym zapachem. I te nuty, które tutaj są, nie są przesłodzone. Jest on zupełnie inny niż na przykład Victor & Rolf, który jest bardziej dla mnie taki pewny, inna strona zmysłowości. Ten jest bardzo idący właśnie w taki dynamizm i w taką świadomość, czemu chcemy takie zorganizowanie. Dobrze, także Was też serdecznie zapraszam do zapoznania się z tego zapachu albo nawet wzięcie go właśnie pod uwagę na swoją wymarzoną randkę. Słuchajcie, zbliża się lato, jest bardzo ciepło. Ja zrobiłam specjalny odcinek tutaj dla Was o perfumach właśnie na lato, ale myślę, że zrobię jeszcze specjalną odsłonę na takie gorące lato, na takie tropikalne lato. Te zapachy jakby tutaj są wypuszczane co róż i ja bardzo lubię te zapachy i chciałabym się nimi też zająć, więc gorąco Was zapraszam i koniecznie napiszcie mi, czy byście chciały taki odcinek albo chcieli, bo też mam wśród oglądających mężczyzn. I słuchajcie, Bronze Goddess. Bronze Goddess jest taką kwintesencją takiej wybuchającej zmysłowości, seksualności, że ja nie sposób nie powiedzieć o nim. To jest oczywiście, słuchajcie, specjalny kremowy kokonat, czyli kokos. Jest tu też wanilia, jest specjalny kwiat tiare. Jest, słuchajcie, bardzo ciepły, bardzo szampański taki amber. I słuchajcie, też nuty takich białych kwiatów, ale one nie są aż tak przytłaczające. Słuchajcie, to jest tak świetny, nie cukierkowy, nie tuzinkowy zapach, nie tylko na lato. Jestem od niego uzależniona i wielokrotnie Wam pokazywałam właśnie w pewnych odsłonach. Słuchajcie, nie pożałujecie, jeżeli go wybierzecie na taką właśnie bardzo zmysłową ramkę, kiedy Wam się ten chłopak na pewno podoba, ten mężczyzna jest takim wymarzonym i chcecie go uwieść i mieć taki wabik. Naprawdę, słuchajcie, nie ma osoby, zobaczcie nawet na tą butelkę, nie ma osoby, która by nie zwróciła na ten zapach uwagi i nie chciała się nim spryskać, niezależnie czy jest bardzo ciepło, czy nie, aczkolwiek ten zapach ma inny wymiar właśnie tutaj na taki już gorącą porę i ja przedstawię Wam koniecznie pewnie takie zapachy, nie mogę się oprzeć, żeby taki temat nie poruszyć. Także to jest kolejna odsłona. Napiszcie, które zapachy w zasadzie Wam bardziej przypadły do gustu. Albo może macie inne jakby tutaj takie propozycje. Także chętnie poznam. Zapraszam Was, słuchajcie, koniecznie do komentowania. Bardzo lubię, jak komentujecie, czy mi zwracacie uwagę, czy nie. Czy źle wymawiam. Słuchajcie, bardzo bym chciała też takie komentarze właśnie odnośnie tych perfum, samych perfum też. Nie tu koniecznie o walory językowe. Słuchajcie, jak ktoś jest długo ze mną na kanale, to wie, że ja jestem już długo za granicą. Ten kanał robię po polsku, dlatego że chcę jakby utrzymać ten język i jest fajniej mi do Was mówić. Natomiast wszystkie komentarze typu, że źle wymawiam to czy tamto, też bardzo dziękuję, bo człowiek życie się uczy, ale też bym chciała też takie komentarze typowo o perfumach, słuchajcie. I zapraszam Was koniecznie do subskrypcji i komentowania, bo bez Was ten kanał by nie istniał, a chciałabym się rozwijać. Jeżeli chcecie kolejne odsłony moich odcinków, to zapraszam, kciuki w górę i subskrypcję. I do zobaczenia na następnego odcinka. Pa, pa!